Witam serdecznie na kanale Centurion. Cieszę się, że znowu mogę gdzieś wyjść do lasu i powiedzieć parę słów do kamery, a tak naprawdę to do was, ponieważ po tamtej stronie jesteście wy. W zasadzie to powinienem zacząć. Witam, z tej strony Centurion, z tej strony jestem ja, z tamtej strony jesteście wy, ale to już znacie. Do rzeczy. Mam tutaj, jak widzicie, parę drobiazgów. I co trzeba zrobić dzisiaj? Chciałbym jakąś zupkę zjeść. Co mam? Kapuśniak żołnierski. Firma Mil. Nie będę podawał tutaj zawartości soli, białka, węglowodanów, tłuszczów i tak dalej, bo to wszystko możecie znaleźć na kanale u naszego serdecznego leśnego druha Mariusza Listowskiego z kanału Bushcraft Survival. Racje. Mariuszu, pozdrawiam cię serdecznie, kochany leśny druhu. Zapraszam w ogóle do oglądania tego kanału, jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś ciekawego na temat posiłków w lesie, testów rozmaitych sprzętów, gadżetów. Mariusz to rzetelna osoba, można się spodziewać uczciwej oceny danego produktu. Ale dobra, do rzeczy, bo my też tu mamy produkty. Jednym z takich produktów jest kuchenka Lumberjack Robbins, albo najprościej mówiąc po prostu wilk, tak? Ja lubię tą nazwę i tyle. Puzzle jest, jakoś tak to się składało. Słuchajcie, trochę techniki i się człowiek gubi. Nie, żartuję. Autoironia. Ale dobra, użytkowanie rzeczywistości leśnej to nie musi być smutna, ponura czynność. Rzeczona kuchenka, nadajmy jej jakąś stabilność. Niech sobie po prostu żyje. I co? Spróbujmy coś rozpalić. No patrzcie, krzesiwo. Popróbujemy. No i gaśnie. Próbujemy dalej. W ogóle to są takie różne szkoły
zaraz wielu mądrych się wypowie, na przykład tu albo tam. Czy ja nie mówię, że na moim kanale, bo nie chcę krytykować nikogo, ani w cynizm nie wpadać, że powinno się praktycznie od góry zapalać i tak dalej. No ja lubię sobie tak od dołu zapalić, bo tak mi się podoba. To moja rzeczywistość leśna jest. Jedziemy dalej, próbujemy. Cierpliwy kamień ugotuje. No coś tam się pali. Dobra, niech się coś pali. Generalnie gdzieś tam w instrukcjach, niekoniecznie załączonych do tej kuchenki, podawano zasadę działania, dlaczego ta kuchenka jest rzekomo dobra. Ponieważ jej konstrukcja... Można poszukać sobie schemat takiej kuchenki, jak znajdę, to może i będę pamiętał, to podlinkuję. Powoduje, że gdzieś w ściankach są szczelinki, od spodu idzie po prostu cug i jakoś to się tam rzekomo ma w ten sposób odbywać. Jakkolwiek by się nie odbywało, no nas interesuje oczywiście efekt końcowy, tak? Czyli żeby ta kuchenka działała. Na razie to, jak widać, dzieje się coś takiego jak pochodnia. I zaraz sobie grzywkę przypalę. Centurion z poczuciem humoru. Zdarza się. Jak mam żartować sobie z kogoś, to wolę z siebie. W ogóle to, jak nie zapomnę, to wam kawał dobry powiem, bo ten kawał to jest mistrzostwo. Albo może w ogóle już wam zacznę mówić. Słuchajcie, był sobie Henio i Czesio. Dwa takie okoliczne ludziki, które sobie na wsi mieszkały, powiedzmy gdzieś. Siedziały sobie te ludziki na ławeczce gdzieś pod domem albo pod sklepem. No i jeden gdzieś tam pojechał do Afryki na wycieczkę. No i ten drugi, że tak powiem, pyta go: Heniu, co ty w tej Afryce tam widziałeś, chłopie? A on mówi: słuchaj, widziałem tam zebrę. Ty, a jak ta zebra normalnie wygląda? No słuchaj, Czesiu, wiesz jak wygląda koń? No wiem. No to taki jak koń, tylko że w paski czarno-białe. Aha! No i następna sprawa. Co jeszcze widziałeś? A żyrafę widziałem. No jak ta żyrafa wygląda? No wiesz jak wygląda koń. No wiem.
No to tak jak koń, tylko że taka szyja długa, nogi takie wysokie. Tak wygląda ta żyrafa. Aha! No i tak jeszcze pytał go o słonia, no to wiesz jak wygląda koń. No to taki jak koń, tylko że tu ma taką rurę z przodu. No i co? I w końcu upadło hasło, co jeszcze widziałeś? Krokodyla widziałem. Jak ten krokodyl wygląda? No wiesz jak wygląda koń. On mówi, no wiem. No to taki nijak do konia niepodobny. Ten krokodyl. No dobra, kochani leśni druhowie, wróćmy tutaj do tej kuchenki. No jak widzicie, i ja też widzę, tak jak mówili na różnych kanałach inni koledzy, nie tylko polskojęzyczni, kuchenka, jak widzicie, robi swoje. Tutaj wypowiedział się nasz kochany leśny druh, jak robiłem film z unboxingiem, że Maciej H, tak się wpisuje, to kochany człowiek. Maćku, pozdrawiam cię serdecznie, kochany leśny przyjacielu. Maciuś mówił o ciągłym wrzucaniu do kuchenki. Z góry, że trzeba podnosić naczynie i wrzucać z góry. No co ja chcę wam powiedzieć? Jeden z leśnych druhów, zaraz zobaczę, który. Niech sobie przypomnę, by chciał się tutaj ustosunkować niejako może do tej wypowiedzi. I od razu pozdrowić tegoż leśnego drucha. Dariusz Szymusiński. Pozdrawiam Ciebie, Darku. Darek tutaj pisał, że ma podobną kuchenkę, inna firma, ale konstrukcja ta sama i polecił zasilać pelletem czy naturalnym żwirkiem dla kota lub gryzoni. Sprawdzona. Wiem, znam, bo myśmy kiedyś tutaj z panią profesor robili takie eksperymenty z ekogroszkiem, tak zwanym. I tutaj kolega może mieć rację, bo cokolwiek dłużej podtrzymuje ciepło i temperaturę, to rzeczywiście kuchenka nie powoduje takiego szybkiego, najwyraźniej spalania, prawda, tego co w środku. I może to tak być. Niektórzy twierdzą, że może nawet do 45 minut, że długo się pali. Jak widzicie, ogień się nie dusi, nie trzeba co chwilę dorzucać, tak jak to w tamtym wilku, chociaż mi osobiście to nie przeszkadza. I płomień, jak widzicie, no jest taki stabilny. Ja postaram się zbliżenie zrobić, żebyście mogli to zobaczyć. Przepraszam, może trochę trząść, ale taki jest kanał Centuriona. Zobaczcie sobie na zbliżeniu. Sympatyczny ogień, jak na gazówce w domu, nie? Wyciągnijcie sami wnioski. Ta kuchenka, tak naprawdę, ktoś tam link podał, że ona nie jest droga. Nie będę tutaj podawał cen. Mniejsza z tym, ja też zakupiłem. No i bardzo szybko, jak widzę, grzeje. Bardzo szybko grzeje. Gorące. Sprawdzę. Panowie i panie, ta zupa już jest tak ciepła, że się nadaje do jedzenia. Szkoda tylko, że wody nie mam ze sobą, żeby gdzieś zagotować, zobaczyć, jak szybko woda w tej kuchence w warunkach użytkowania przeze mnie rzeczywistości leśnej by się nabrała. Przy okazji powiem, że kapuśniaczek spoko. Mariusz z kanału, Mariusz Listowski z kanału Bushcraft Survival rację.
pisał mi o tym, że kuchenka ta nie przysłuży się zbyt dobrze do odymiania nożyków, chyba że się mokre gałęzie czy jakieś drewienko tam włoży. No ale tak jak mówię, ona jest bardzo stabilna, nie dusi. To jest pokrzepiające. Miejsca nie zajmuje dużo tak naprawdę. Chociaż składany wilk typu Four Head, bo ja mam dwa takie wilki, to mam Four Head i Survival Kettle, czyli SK. Są spoko i one mają to fajne, że jak się je złoży, to w zasadzie można do kieszeni schować. Do kieszeni bocznej, bez żadnych problemów. No, niewiele tam jest tego drewna, ale jak się dorzuci, to tak jak widzicie, bez żadnych problemów. Ja tam dużo nie wrzuciłem tego. Powiem tak, że ja zamierzałem tą kuchenkę sobie kupić. Nosiłem się z zamiarem kupna. Niemniej jednak właśnie film Tomka z kanału Tomek.pl jakoś tak po prostu spowodował, że przyspieszyłem tą decyzję o kupnie tego fajnego produktu, bo tak jak ognisko ma swój klimat, tak i wilk też ma swój klimat, tak? Jest ogienek. Niektórzy lubią nawet w domu gdzieś sobie świeczkę zapalić i patrzeć się. To też jest takie miłe, ponieważ ogień uspokaja. O, i teraz zaczyna dymić. Bo tam na dnie jest żar. I ja wykorzystam sytuację. Kondor, kepard do odymienia. Ten malutki kieszonkowy nożyk też powinien być odymiony, żeby robactwo się w nim nie zalęgło. Gwoli poczucia humoru, oczywiście to mówię. O, i o to chodzi. Pobawiłem się tym kondorem, powiem wam. Nazwijmy to tak. Przebatonowałem sobie parę grubszych sosnowych konarów. Nożyk swoje robi. Mały, a agresywny. Jest ostry, rzaźny. Jak mnie najdzie, to pokażę coś nim. A póki co dzisiaj to wolę jednak pracować SI Hunglass 2, którego ja pieszczotliwie nazywam sobie Nekiem, bo wy już tak po prostu w komentarzach napisaliście, to niech już będzie. Paweł 0727 nazwał go multitoolem. Coś w tym jest. Słuchajcie, będę sobie trochę tak jadł tą zupkę i z wami tu rozmawiał. Parę spraw może poruszę. Otóż razem z moim serdecznym przyjacielem, a naszym leśnym druhem Tomkiem Forysiem, żeśmy uruchomili akcję hashtag pasja noże. I doszło to do takiego etapu, że został nominowany Jacek Lewoń z kanału Mój Las, Moja Pasja. Pozdrawiam ciebie,
Jacusiu, kochany, serdeczny, leśny druhu. No ale Jacek w rozmowie telefonicznej ze mną wyjaśnił, że wraca 28 września. I wtedy Jacek po prostu nagra ten film i kogoś po prostu nominuje. Najwyżej to się rozwidli, będzie szło dwutorowo, bo akcja jest na razie na takim etapie, że niejako prawem substytucji bushcraftowej, tak to sobie pozwolę dla śmiechu nazwać, dzielnie w to miejsce wszedł Szokork, nasz kochany leśny druh. Pozdrawiam Ciebie, Szokorku, zacny Szokorku. Szokork, oprócz tego, że nagrał wspaniałe dwa filmy z Morą Classic 2, dziękujemy Szokorku, bo naprawdę to bardzo fajny produkt wyszedł spod Twojej dłoni, nie tylko na filmie, ale sam film, no bo masz do tego zdolności. No i Szokork nominował kolejną postać. I ta postać to Mateusz z kanału Laśnie Pan. Jakiś czas temu mówiłem u siebie tutaj na kanale, poznajcie Laśnie Pana. I chodziło mi o to, aby zajrzeć i dać zachętę do działania, do wychodzenia, do kręcenia Mateuszowi z kanału Laśnie Pan. Przybyło mu tam troszeczkę subskrypcji, bo nie ukrywajmy, że troszeczkę to też jest motywacja. Algorytm YouTube'a inaczej pracuje. Niech ten nasz druh serdeczny ma na zachętę. I Mateusz opowiedział o nożach. Mówił, czy to pasja, czy nie pasja. Sami wejdźcie i posłuchajcie. Ale tu muszę powiedzieć jedną rzecz. Mateuszu, Kondor, Słomp, Romper. Zacznę od tego. Cieszę się, że gdzieś udało mi się w jakiś sposób zarazić Ciebie pasją leśną i że być może po konsultacjach, jak to w filmie żeś powiedział, postanowiłeś tego zacnego nożyka sprawić sobie. Bardzo rzaźny, bardzo ostry. Od razu już firmowo. To jest taki kondor, że przychodzi ostry. Cieszę się, że ten nożyk podoba Ci się i sprawia Ci radość, że nie zawiodłeś się na tym, co ja miałem przywilej tutaj pokazać Tobie albo innym leśnym druhom. Pamiętam też, że Paweł 0727 też tego kondora miał tutaj na oku, chciał kupić. W ostateczności kupił kondora Bushlore, też bardzo dobry, fajny nożyk. Tutaj zawsze jak kondor Bushlore, to Jacek Forestman. Jatuniu, Ciebie też pozdrawiam. Mam do Ciebie małą prośbę i przy okazji też do innych. Otóż Mateusz, Laśnie Pan, no gdzieś tam nazwał mnie jakimś guru od noży czy coś. Kochani leśni przyjaciele, Centurion nie jest żadnym guru. Nie jestem człowiekiem, który ma jakieś ambicje, który chciałby gdzieś mieć palemkę pierwszeństwa, gdzieś być na piedestałach. Ja ten kanał po prostu uruchomiłem, bo byli tacy, którzy powiedzieli kręć. No dobrze, no to kręcę już, tak. Jeszcze raz chcę powiedzieć, że ten kanał Centurion to jest po to, żeby leśni druhowie mogli na tym kanale tu wejść, spotkać się, porozmawiać ze sobą, popatrzeć na otoczenie, na leśną scenerię, zobaczyć to wszystko, co wiąże się z naszą pasją. Jest to trochę szpeju, trochę gadżetów, trochę tego, co można włożyć do menażki, kociołka. Jest trochę przemyśleń,
tego, co powiedzą fajnego, mądrego inni leśni druhowie. Ja jestem tutaj po to, żeby z wami być. Nie uważam siebie za żadnego guru. Nie zależy mi na tym, żeby gdzieś może udowadniać coś, racje jakieś, że tak powiem. Wystarczy mi po prostu, że zawodowo muszę się procesować z różnymi ludźmi, że tak powiem. I to mi wystarczy. No. Także Mateuszu, jestem twoim leśnym druhem, a nie twoim guru. Wyobraź sobie, albo wy sobie wyobraźcie, że przyszedłby ktoś tutaj, kto ma o wiele większą wiedzę, na przykład o nożach, usiadłby ze mną, zapytałby: Centurionie, co ty wiesz o nożach? Ja bym coś tam może powiedział, a ktoś by mnie po prostu podpuścił, zagiął i ja bym się schował. Owszem, może i coś wiem, ale kochani leśni druhowie, ja cenię sobie wasze dobre słowa, szczere słowa, ale nie należy żadnego człowieka wynosić tak naprawdę na piedestał, bo uwielbianie człowieka jakiegoś niestosowne nie przynosi tak naprawdę szczęścia. Naprawdę. Nie odbierzcie mnie źle, bo nie chcę gasić w was czegoś takiego jak życzliwe słowa zachęty, które po prostu mi tutaj wielokrotnie piszecie. Ja zawsze zachęcam was do tego, żebyście w komentarzach pisali. Pojawiły się nowe jakieś komentarze, chociaż jak się okazuje, osoby te twierdzą, że już jakiś czas temu się zadomowiły na kanale Centurion. I bardzo dobrze. Piszcie, kochani leśni druhowie, bo kanał Centurion to jest jak taki pokój, do którego każdy może wejść. Jeżeli będzie się zachowywał stosownie, to super. Ja mówię tak, że nawet już tak ukłony do kolegi Deezer3, pozdrawiam ciebie, kimkolwiek jesteś, który zawsze pisze o tych małpach. To małpa wchodzi do pokoju takiego i dając łapkę w dół, pluje na podłogę. No to dobrze, no, spluń sobie na podłogę i idź. A najlepiej to odsubskrybuj. Bo tak naprawdę, wiecie, taka przygoda ostatnio. Jakiś człowieczek, chcesz suba za suba? Ja nie potrzebuję subskrypcji. Jeżeli kogoś interesuje ten kanał, to niech go sobie zasubskrybuje po prostu. Będzie miał powiadomienia. Nie chce subskrybować, to niech nie subskrybuje. Jaki problem? Tak naprawdę. Jeżeli ja mam na przykład na dzień dzisiejszy, jak patrzyłem, 335 subskrypcji, no to powinienem mieć w krótkim czasie minimum 335 wyświetleń. A jeżeli ja mam około 200, tak, wyświetleń czy 100, no to ile osób ogląda? 2 trzecie, 1 trzecia? No to po co subskrybować i złościć się, że przychodzi powiadomienie od jakiegoś tam centuriona czy kogoś innego? Najprościej mówiąc, na tym kanale ma być tak, jak jest. Ten kanał powoduje, nie że ja powoduję, ten kanał tak powoduje, ten organizm, nazwijmy to tak, i wasza bytność tutaj, że są niejako pozyskiwani z rzeczywistości ludzie, którzy są prawilni, mają serducho, są ludźmi, którzy mają resztkę człowieczeństwa w tym całym podłym świecie. Ludzie, którzy tu się dobrze czują i którzy nie przychodzą tu na kanał, żeby pluć na podłogę. Takie porównanie. Co myślicie o tym?
Co do kuchenki, to żarzy się w środku. Uważam, że dorzucenie może spowodować, że się dalej rozpali. Także jest to fajne i ciekawe. No, jakoś tak. Pomyślcie proszę nad tym, co wam powiedziałem. Jeżeli macie swoje przemyślenia w tym temacie, bardzo dobrze. Ja ze swojej strony czasami wspominam o kanałach rekomendowanych. Dlaczego rekomendowanych? No bo to są ludzie, którzy mają pasję, nie zarabiają pieniędzy, starają się unikać hipokryzji. Z niektórymi mam kontakt telefoniczny i bardzo mnie to cieszy. Dlatego zawsze będę starał się polecać kanały leśnych druhów. To jest moja działka w tej całej rzeczywistości. Tomasz Foryś, mój kochany przyjaciel, nie trzeba o nim dużo mówić, wystarczy, że sobie popatrzycie. Jest taki kanał Sława Las. Nie znajdziesz tam fałszu. Jest Forestman. Fajne te filmy Forestman robi. Chociaż bardzo często myśli, że nas zanudza. Jacku, nie zanudzasz. My, którzy z całego serca ciebie subskrybujemy, to po prostu chcemy oglądać twój kanał i koniec. Jakbyś nas zanudzał, to byśmy ciebie odsubskrybowali. Proste. Krzysiek z kanału Bushcraft Dim, coś ostatnio nie nagrywał. Przymek z kanału Leśny Relaks. Bardzo piękne rzeczy ostatnio pokazał. Wodny relaks ostatnio. Szokork. Las okiem Szokorka. Wspaniałe rzeczy, nie? Szereg innych kanałów, o których już mówiłem. Kochani leśni druhowie, mógłbym dużo tu jeszcze mówić, ale zostawię trochę czasu dzisiaj jeszcze dla siebie samego. Bardzo was serdecznie pozdrawiam i życzę dużo dobrego.